Dziękuję za wsparcie kanału i pozdrawiam serdecznie. Tak, to tak jak to da. Ostatnio grałem 3 lata temu. Jeżeli ktoś pamięta, na karcie społeczności dałem wam oczywiście info, że w tym tygodniu, czyli dzisiaj, będzie oczywiście odcinek, który grałem oczywiście ostatnio 3 lata temu, więc to jest oczywiście Fortnite. Tak, widzowie. I dlaczego ogólnie nagrałem ten odcinek? Ogólnie słyszałem o tym, że Fortnite w końcu dodało fajną opcję, która bardzo mi się spodobała, że nie ma budowania, więc oczywiście zagram sobie parę gierek, zagram sobie tam 3 areny, 3 meczyki i na drugim meczyku byłem o dziwo 6, mimo to, że nie grałem kompletnie Fortnite'a przez te 3 lata i zabiłem tam 10 osób, więc powiedziałem, dobra, mam jeszcze jakiegoś tam skilla, więc powiedziałem, nagram sobie odcinek, zobaczymy, czy widzowie będziecie chcieli, więc widzowie, zanim zaczniemy, dajcie oczywiście mi opinię, czy byście chcieli Fortnite'a na kanale. Jeżeli będziecie chcieli, to będę oczywiście dla was nagrywał Fortnite'a. Jeżeli nie, no to po prostu nie będzie po prostu odcinków, tylko po prostu taki... Chciałbym po prostu zobaczyć waszą reakcję, czy byście chcieli Fortnite'a. Bo wiadomo, Fortnite nie każdy lubi przez budowanie, ale jak mówię, nie ma też budowania, też się fajnie gra bez budowania. Bo trzeba mieć teraz skilla, nie budowanie, bo wiadomo jak to jest, że w sekundę masz zbudowaną nową bazę, a wiadomo, przeciętna gracz, przykładowo ja, kto nie umiał budować, no to wiadomo jak to jest. Więc dajcie znać, czy byście chcieli oczywiście Fortnite'a. I co? Przejdziemy oczywiście do gierki. Dobra, jesteśmy już oczywiście na kolejnej arence. I od razu idziemy do jakiegoś miasta, czyli do wieży jakiejś tam, jak to się nazywa, wykrzywione wieże. Wiadomo, to już jest chyba z sezonu, chyba o ile dobrze pamiętam, chyba początkowego, z rozdziału oczywiście pierwszego, bo teraz niby jest rozdział drugi. Czy tam trzeci chyba, więc... Wolę tam iść, bo zawsze tu są pełno graczy właśnie, dobrze myślałem. Więc wylądujemy tutaj mniej więcej. Wszyscy w ogóle lecą tutaj. O, nie ma tu broni. Tu też nie ma broni. Tu też nie ma broni. No to dobrze się zaczyna. Dobra, dawaj broń. Jest broń. Pisz szybko. Dobra, nic. Trzeba poszukać jakiegoś karabinu, snajperki, shotguna. O, mam już karabin. Dobra, wszystko zbieramy, wiadomo. Wszystko się nam oczywiście przyda. Tu z tego można jedynie dostać, o właśnie, tutaj te tarcze i AP. O, są tutaj bitki. O, mamy nowy poziom, tylko spoko, mi to nie interesuje. Przyda mi się jeszcze shotgun, jak jeżeli byłoby możliwość. O, tu tutaj lepsza broń. A nie, to jest po prostu taki, jakby powiedzieć, a la karabin snajperski, taki karabin sztumowy snajperski, o. Oni się biją chyba tam na górze. Nie wiem. Więc szybko podlećmy tylko tam. O. Czy on ma czołga? Jeżeli ma czołg, to ja chętnie sobie podziękuję. Tutaj mamy lepszy karabin. O, jest snajperka. Wszystko zbieramy. Odmówić to nie. Dobra. Przeżyjemy bez tego. Mamy na razie ten karabin snajperski jakby. Tutaj co to jest? Ten... A, dobra, to jest ten. Taki granacik podrzucający. Dobra, idziemy szukać naszych przeciwników. Nie wiem, czy to już tam był. Albo mi się wydawało. Ta. Ostał. Schował się tam na dół. I ty pan jesteś. Ja się shieldowałeś do fulla. Ty! Dostał mocno. Nada, kością. Myślisz, że co, jak nie grałem w Fortnite, to jestem słaby? Panie, nie takie numery. Beczka. Cyk. Od razu użyjemy. Apteczka. Dawaj, dawaj, lecz się. Miałeś lepszy karabin chyba. Nie wiem, czy ten karabin jest lepszy, bo nie wiem, czy pokazuje tutaj obrażenia. 19, 19. To jest taki sam karabin, dobra, to ja wezmę ten, bo mam przynajmniej fajny celownik. I dawaj mi tu shotguna, bo musiałem wywalić przypadek. Dobra. Wszystko mamy, tutaj mamy karabin. Aha, ten karabin ma lepszy ten, większą pojemność magazynka, to weźmiemy. Dobra, nie zużywaj tylko tej rakiety. Wyładuj. Weźmiemy jeszcze tutaj skrzyneczkę. No, ale przynajmniej udało się zrobić jakiegoś oczywiście fraga, więc jestem takim, jakby powiedzieć, takim typowym noobem. Czy granaty się przydatne? Na razie nie granatów nie wezmę. A i tak muszę iść do tej strefy. Więc szukamy oczywiście kolejnych naszych oponentów. Dobra. Ale tu. Słyszałem chyba strz... A wow. Troszkę to tak daleko, więc nie dziwię się, że nic nie mogę trafić. Koleś, albo stoisz w miejscu, albo nie wiem. Aha, mi zostały 3 ostatnie pociski, takie trochę XD. Dostał. Nada? I co, było ze mną się bawić? Nie na mojej wacie. A właśnie, zapomniałem, że pod kontrolem tym lewy alt mam takie coś, niby to jest szybsze bieganie. Dobra, powiedz drogi kolego, czy miałeś jakąś amunicję do karabinu snajperskiego? No miałeś, spoko, i lepszy karabin. A, to jest takie coś, dobra. To jest strzelba, dobra, na razie strzelby mamy. Dobra, mamy troszeczkę amunicji do snajperki, nie za dużo, ale zawsze coś. Dobra, szukajmy raczej to z tej amunicji, jak mówię, tu amunicja strasznie jest ważna. Miksturki nas nie potrzebuje, czy ja potrzebuję motodówki? A weźmy tą motodówkę. Aha, tu masz jakieś rakiety? Dobra, dobrze wiedzieć. A czy tej motodówce można... Nie, nie można. Czyli tylko na wodzie... O, już myślałem. O, szukaj, ze skrzynkę weźmiemy. No bo mówię, zawsze mu się przyda. Proszę mi odpływać. Dzięki. Dobra, amunicja wzięta. Więc lecimy. Są jakieś, nie wiem, nie, dopalacz. O. Aha, po tej sprawie stanie jest dobra. A weźmy, idźmy tu. O. Dobra. Dzięki za podwózkę. Ale trzeba tu iść. Tam ktoś niby strzela. I tam jest wiele. Tu pokazuje mi tutaj GPS, że dużo tutaj niby jest graczy. Zobaczymy jak dużo. A, czyli 6 jest maksymalnie, dobra. Nada. Dzięki, że mogłeś wziąć naszą teleturnieju. Tylko amunicja mi jest cały czas tego. Przydatna. Muszę mieć amunicję najpierw do... Ktoś tu chyba odleciał. O. Co tu mamy? Pompa. Ale to stała taka w miarę wolna pompa. Dobra. Ktoś tu niby strzelał. Mogę sobie chwilę poczekać, za szybko zrobię to. Mogę się wycelować, nie od razu strzelać. Zrobiłem błąd, fakt, głupio to zrobiłem. No dobra, trudno się mówi. tylko dogonimy. O. Miałem shotgun na blisko, na daleko to jest zły pomysł. Nada. Zaskoczenie na szczęście go wziąłem. Duże płota, nie potrzebuję dużej pompki. A tu jest dobra. Ja... Tu jest gracz. Nie masz ammoda, to nic. Nie widzę, gdzie ty byś uciekał. Ty. Jest! Dobrze, Karol jeszcze dobrze potrafi grać. Dobra, to co na szczęście przyjazne chyba stworki. Nie wiem, na razie nie będę do nich podchodził. Nie chcę ryzykować. Dobra, zbieramy. Co tu mam? Plecak odrzutowy. A jaki? Zużyty trochę. Amo. Dzień dobry panowie, czy ja mogę się do was zbliżyć? Wy lubicie tego, więc miłego wam tanczenia życzę. Pistole, tutaj mamy shotgun, który jest o wiele lepszy. Tu jest ten na HP, dobra, tu jest shotgun też, dobra. To wszystko, dzięki panowie, że mogę wziąć itemki. O, kolejne ammo. Dobra, w sumie ammo może być wystarczające, ale jeszcze bym potrzebował do snajperki. O, gdzie? Tutaj. Nada. Dobra, bierzemy wszystko, panie. Hej. Dobra, to bardzo zły pomysł. Te złoto się przydaje do wymiany tych NPC-ów, o ile dobrze pamiętam. A właśnie od ich, czyli zadanka. A co to jest? O, amo. Spoko, amo się przyda. Nie zważyłem. Kurde. Taki byłem fascynowany, kurde, zabicia tego typu, że styfa jest. O, żeż. Czy jest jakiś samochód? Bym się nie obraził na samochód. Albo użyjmy tego. A, nie można tak cały czas, dobra. Myślałem, że można cały czas. Dawaj. Nie wiem, czy jest sens. Dobra, zaryzykuję. Shit. Mam jeszcze tej. Jackpacka. Więc trochę z tym będę się ratował. Skrzynka jakaś dobra. Dobra. Za dużo tracę, a ja nie mam apteczki. Ale rakiety bym mógł w sumie wziąć, ale wiecie co, na razie nie będę nic wymieniał. Niepotrzebny strzał. Okazałem się. Kacius. On nie wie chyba na którędy strzelam. Kurde, jakbyś mógł nie skakać. Będę wdzięczny, lewa. Ale jest słabo. Aj, prawie tam dostał. No bo zaraz całą amunicję, jaką będę miał, wykorzystam, więc lepiej nie będę do niego strzelał. Idźmy najpierw na tą strefę. On nie wie o tym, że mam... A nie, w sumie już może wiedzieć, że mam jackpack. No strzelaj, spokojnie. Ja cię obserwuję, żebyś nie wiedział. Skąd z tej strony? I... O ty piano. No, ja będę miał przewagę na to, że ja mam strefę, a ty nie masz. Spokojnie, typiarzu, nie strzelaj na mnie jeszcze. Kuźwa, ty, tak stąd mnie napieprzają. Nada ziomki, bo mam miło. Pokaż. Aj, prawie wydam, dostał. Apteczka, więc dawaj apteczka. Amunicja tu mu akurat, więc weźmiemy szybko mu. No, pisz to. Co ja mogę lodówkę niszczyć, bo chyba szybciej się dostanie. A, mam full, okej. Rozumiem. Jak tam nasze oponenci? Bo tu był niby jeden typ, ale go już... Za dużo czasu z nim, za dużo się czasu bawiłem z tymi apteczkami. Jest. Gdzieś tu, mam cię. Aj, między jakby powiedział głową. Dobra, idźmy tutaj, będzie lepiej. Szukajmy tutaj naszych przeciwników. Zostało nas 5. No w sumie 6, włącznie ze mną, ale wiadomo, 5 zostało. Nie, gdzie są typy. Przydałoby się, żeby ktoś coś strzelił. Byłbym wdzięczny. Mam cię. Nie, to skurcz. NPC. Tu coś, jakieś są strzały. Nie wiem, czy do mnie strzelał. Tu są 2 osoby. Dobra, trzeba trochę iść do przodu, do strefy. Nie no. Bardzo smutno mi z tego powodu, że wszystko musi tu mi osłaniać. Muszę uważać na tego jackpacka, bo mam bardzo mało. To jest typ. Wiem, gdzie są 2 osoby. Jeden gdzieś jest blisko mnie. Jeden tam, gdzie celowałem przed chwilą. Ale nie wiem, gdzie są pozostali. Dwie osoby, dobra. Mam przewagę, że wiem, gdzie oni są. Moja przewaga to jest trochę, że wiem, gdzie oni są. Tylko trochę szkoda, że mam mało ammo. Niby tu jeden typ jest i jeden tu. Więc... Jest, mam. Niech się napierdzielają. To będzie moja przewaga. O, patrzcie. Niech zaczynają. Dobra, ja wolę poczekać. Ja mam strefę, więc ja mam przewagę. O, musi przyjść do mnie. Nie, już nie mam mu. Wykrztusiłem się wszystkiego. Powiedz, że będzie moja strefa, dobra? Co ty odpierdalasz? Do strefy. Powiedz, że to nie jest namierzające, bo jak tak, to się wkurwię. Jednak nie jest namierzające. To jest namierzające. Dobra, mocno dostał. Ja mam na szczęście sporo amunicji do karabinu, więc nie będę się martwił. Mam przewagę, więc jeżeli to wygram, to będzie XD. Dostał kolejny raz, dobra, git. Teraz ładuj, że miał pełny magazynek. Ma strefę, więc nawet to jest trochę niedobrze. Dostałeś? Ja się stresuję, fakt. Staram się mało mówić. Nie ma kevlara. Dostałeś? O, może mieć na mnie na hita, więc też muszę mieć świadomość. O nie, może strefa zasłania go. Mogę to spierdzielić? Nie! Kurwa, ile mu zostawiłem? Kurwa, miałem taką dobrą pozycję. 21 HP. No to na widzowie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No cóż, no spierdzieliłem. Jego strefa wygrała mu mecz. No cóż. Ale przynajmniej drugie miejsce miałem, więc jak na 3-letnią przerwę, to i tak bardzo dobrze. Więc ja jestem z tego powodu mocno zadowolony, że zająłem dobre miejsce. Więc w sumie tę pierwszą arenę, którą zagram, to może skasuję, bo faktycznie była taka nudna. A tą drugą, no była ciekawa. A ten czwarty to baterii. A nie, piątka będzie. No, więc dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się oczywiście odcinek się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę, dajcie mi znać oczywiście komentarze, czy byście chcieli serię z Fortnite'a. I tyle, więc na razie, cześć, pa.